Cześć, tu Ernest! Świat Fortnite nie przestaje się zmieniać. Dzisiaj rzucimy okiem na najnowszy punkt orientacyjny, który z rana zawitał na wyspę. Zdradzę wam kilka sekretów na temat tego miejsca i nie tylko. Zanim jednak wystartujemy, to oto kilku z moich wspierających z kodem Ernest. Dzięki wielkie za wsparcie. Dla chętnych do wsparcia mój kod jest taki sam jak nazwa mojego kanału. Okej, zaczynajmy! W sobotę po południu przy górce obok kociego kącika powstały szczeliny. Były one zapowiedzią nadejścia kolejnego fragmentu świata z komiksu Marvela. I tak też się stało. Dzisiaj rano w świecie Fortnite wylądowało Muzeum Kolekcjonera. Nazwa już wiele mówi sama za siebie, ale spójrzmy z bliska na to, co jest w środku. Znajdziemy tu skrzynki, pojemniki z amunicją, macy i tak dalej. Ale najciekawsze są przeróżne przedmioty i okazy, które są tutaj wystawione za szkłem. To dawka naprawdę dobrych wspomnień. Zaczynając od tej pozycji mamy fragment meteorytu. Czwarty sezon poprzedniego rozdziału, który był 2 lata temu, rozpoczął się od uderzenia meteorytu w wyspę. Meteoryty były do znalezienia po całej wyspie. I nic dziwnego, że ktoś pozwolił sobie jeden taki kawałek zachować dla siebie. Dalej, w tym pojemniku leży zegar z Big Bena. Big Ben był częścią wykrzywionych wież, miejscówki której do dziś, według mnie, nic godnie nie zastąpiło. Ale to może po prostu moja nostalgia. Wykrzywione były z nami bardzo długo, ale pod koniec rozdziału pierwszego zamieniono je w neo wykrzywione, później miasteczko, a na koniec Gotham. Dziś z wykrzywionych został tylko ten zegar. I tak, ten zegar dalej tyka. To zdjęcie należy do pana Pomidorka. Pozuje on na tym ujęciu przed swoją restauracją. W pierwszym rozdziale na wyspie była miejscówka o nazwie Pomidorowy Przysiłek, gdzie stała taka właśnie oto pizzeria, a wewnątrz niej wisiało to właśnie zdjęcie. Pewnego dnia powstała nawet cała świątynia poświęcona tej postaci. Pamiętam też, że to zdjęcie ukradł ktoś do swojego domku. Szukałem tego chyba z godziny, ale udało mi się. W dziwnym, przybudowanym domku można było znaleźć garnek pana Pomidorka oraz jego zdjęcie. To były pozostałości po świątyni. W tym pojemniku znajduje się piracki sprzęt z Leniwej Laguny, przy której zatrzymał się statek. To kolejna miejscówka z poprzedniego rozdziału. Tutaj za to stoi śmieszny stworek. Po raz pierwszy wystąpił w Megamarkecie w 9 sezonie. Był takim po prostu stojącym stworkiem w sklepie z zabawkami. Jestem ciekaw, czy stanie się w końcu skinem do kupienia w sklepie. Już od zeszłego roku w plikach gry są wzmianki o skinach tej postaci i nawet reszty jego ekipy. Oto Gnomek i Misiek. Zamknięcie na wystawie w muzeum. Nie wiem nawet od czego zacząć. Z nimi łączy się długa i pokręcona historia. Ale może skróćmy to w ten sposób. Gnomki i miśki to powtarzający się motyw w Fortnite. Występują one często jako ciekawostki, poukrywane w różnych lokacjach. Gnomki i miśki miały nawet swój mini wątek fabularny na przestrzeni kilku ostatnich sezonów. Co do tego jaja nie jestem pewien, ale przypomina mi ono jajo, z którego wykluły się hybrydy, czyli wojownicy Króla Ognia z 8 sezonu. To jest kibel, jest on prawdopodobnie nawiązaniem do spawalni spłuczek. Bardzo starej miejscówki, przed którą stał ogromny kibel na słupie. Ta miniaturowa rakieta za to jest wynalazkiem glutków. Podczas 3 sezonu na wysepce rozwijała się ich cywilizacja. Krok po kroku, od wiosek do miast, doszły do momentu, w którym zaczęły podbijać gwiazdy. Start rakietek glutków był wyzwaniem pobocznym. To w sumie tyle z obiektów na wystawie. Następne miejscówki zawitają na wyspę prawdopodobnie dopiero po najbliższej aktualizacji, która wyjdzie we wtorek lub środę. Zakładam też, że te wszystkie fragmenty świata z komiksów Marvela są zapowiedzią nadejścia skinów związanych z tymi lokacjami. To by oznaczało, że w najbliższej aktualizacji zostaną dodane skiny Ant-Mana, Czarnej Pantery i może nawet Kolekcjonera. Pamiętajcie też, że ze skinem Czarnej Pantery na przykład może wejść kilka innych przedmiotów o tematyce tej postaci. Pazury Pantery mogłyby być zbierakami, do gry może wejść jakiś arcywróg albo ktoś bliski Czarnej Panterze. Możliwości jest wiele i miejmy nadzieję, że ujrzymy nowe skiny Marvela już w tym tygodniu. To tylko moje przypuszczenie, nie ma żadnego potwierdzonego newsa na temat tych skinów jeszcze, ale według mnie to bardzo prawdopodobne. Czarna Pantera ma doczekać się swoich własnych supermocy, to już wiemy. Jestem ciekaw, kto znajduje się w ciężarówce więziennej, która przewozi mutanty. To może być Wolverine. On jest mutantem i sekretnym skinem za wyzwania. Więc jest możliwość, że jedno z jego wyzwań będzie polegało na wypuszczeniu go stąd. Galactus się zbliża. Promyk światła, który zapowiada jego nadejście do świata Fortnite, z każdym dniem świeci coraz mocniej, co oznacza, że zbliża się wielkimi krokami. Myślę, że mieszkańcy Fortnite mogą jeszcze pospać spokojnie przynajmniej przez miesiąc do eventu z Galactusem, ale już trzeba się przygotowywać na wojnę o Nexus.
Nadajniki Tonego Starka zaczęły formować kopułę. Na początku emitowały one energię przed siebie. A teraz powstaje tutaj taki wir, wiązek energii, co wygląda niesamowicie w nocy. Niesamowite ilości energii są pompowane w tą kopułę i cokolwiek szykuje Tony Stark, będzie olbrzymie. Co ciekawe, niektórym osobom ta kopuła się zgliczowała i zmieniła kolor na czerwony. To prawdopodobnie tylko błąd, ale wygląda bardzo fajnie i może to jest finalny etap kopuły. Następne tego typu zmiany powinny pojawić się po nadchodzącej aktualizacji. Nie zdziwiłbym się, jeśli Tony Stark przejąłby władzę już w tym tygodniu. Poza tym światło dzienne ujrzało też kilka nowych wycieków. I co ciekawe, zapowiada się na to, że sklep, ten sklep z skinami za fotolce, zostanie przerobiony. Fire Monkey w plikach gry doszło się wielu wzmianek o nowym systemie sklepu ze skinami. Ciężko jest na ten moment dokładnie określić, o co z nim biega, ponieważ próby uruchomienia go w grze kończyły się pustym ekranem. W plikach gry po prostu są tylko okruchy informacji na ten temat, ale coś jest. Jestem ciekaw, w jaki sposób twórcy gry planują zmienić sklep. Może zdecydują się jakoś go połączyć z ratowaniem świata? Jak już mówiłem, to tylko pojedyncze wzmianki na temat nowego sklepu. Możliwe, że zawita on do gry dopiero w 5. sezonie, albo nigdy, jeśli twórcy gry jednak zmienią zdanie. Fire Monkey udostępnił jeszcze listę tytułów sekcji sklepu, które są w grze od startu obecnego sezonu. Chodzi tutaj nie o te czerwone metki, a o te tytuły, które są widoczne tutaj przy każdej sekcji. Jest sekcja dla wyróżnionych skinów, skinów dnia. Na przykład skiny Star Wars miały swoją własną oddzielną kategorię w sklepie. I o tym właśnie mówimy. Na liście, którą Fire Monkey podał dalej, znajdziemy m.in. nowy tytuł, który brzmi następująco. Dostosuj swojego bohatera. To wygląda na coś nowego. Od momentu wyjścia tego wycieku, po społeczności Fortnite krążą teorie, że do sklepu wejdzie skin jakiegoś bohatera, którego będziemy mogli dostosować. Podobnie jak to było z Mają w drugim sezonie, czy Buduj Solką w trzecim. Wyobrażam sobie, że można byłoby wybrać pelerynę, wzorek na pelerynę i tak dalej. Nawet nie tylko kostiumy. Filtry też byłyby dobrą opcją. Dla przykładu TNT ma swój zwykły i komiksowy filtr. A jakby to miało być jednak gotowce, to na przykład takim skinem, którego można byłoby dostosować, mógłby być Spider-Man. Ze względu na to, ile przeróżnych kostiumów w filmach i komiksach ma ta postać. Teraz uwaga, to może być tylko pozostałość po jakichś testach twórców gry, albo jakiś ogólnie porzucony pomysł, ale fakt, że taki tytuł sklepu istnieje w plikach gry, podpowiada nam, że skin naszego bohatera może wejść do sklepu. Jednak podkreślam jeszcze raz, to nie jest nic potwierdzonego. To może być nawet do skinów z Ratowania Świata. Pamiętam, że w Ratowaniu Świata były kiedyś plany dodać sklep ze skinami, ale zamiast tego po prostu dodali szafkę ze skinami z Battle Royale. Zobaczymy. Fire Monkey zauważył też, że w plikach gry dalej jest wzmianka o zakładce sklepu Gwiezdnych Wojen. O tym już mówiliśmy, ale ta zakładka dalej jest w plikach gry. Nie oznacza to, że skiny z Gwiezdnych Wojen wrócą do sklepu kiedykolwiek, ale co byście powiedzieli na nowego skina Mandaloriana? Nowy sezon serialu Mandalorian wychodzi na jesień tego roku. Więc kto wie, może to on wejdzie do sklepu. Jak Mandalorian, to może i Baby Yoda. No, to byłoby super, ale czuję się jak zacięta płyta, mówiąc to jeszcze raz. Ale słuchajcie, to tylko mój strzał, nie potwierdzona informacja. Co ciekawe, dodano też kategorię pakietów muzycznych, plecaków, zbieraków i tak dalej. To nam zdradza, że sklep potencjalnie zostanie przerobiony w ten sposób, że pakiety muzyczne, zbieraki, plecaki, ubiory i tak dalej będą miały swoją własną, oddzielną kategorię w sklepie. Na dzień dzisiejszy nie mają swojej własnej kategorii, są pomieszane, albo są w zestawie ze skinami. Aktualizacja 14.10 jest tuż za rogiem, więc pozostało nam tylko czekać na kolejną garść nowości ze świata Fortnite. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.